Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost: Zmarli po śmierci mogą ściągnąć do siebie bliskich krewnych rodzinę. Nieprawdopodobne słowa, które też się wiąże z pewnym przesądem panującym w Polsce. A więc, jeżeli człowiek zmarły, czy po prostu no już zwłoki przeleżą przez weekend, przez niedzielę, to tak naprawdę pociągną później bliskiego krewnego z rodziny. No właśnie, dzisiaj na temat tutaj tego, co powiedział Jasnowic Jackowski, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie Subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowic Jackowski jest medium, kontaktuje się z duszami osób zmarłych, nie z osobami zmarłymi, tylko z duszami osób zmarłych, bo osoba zmarła to jest praktycznie byt fizyczny, tak już, albo też spopielona, albo też, która znajduje się w, w tutaj w grobie, tak, w trumnie. Natomiast zostało zapytany, jasnowic Jackowski został zapytany o to Czy zmarli mogą ściągnąć do siebie bliskich, i tutaj Jasnowic Jackowski powiedział, że tak jest to możliwe, że jest to możliwe. Mało tego, występuje też taka relacja według jasnowidza jackowskiego, że jeżeli ktoś umiera, to zaraz w niedługim czasie ktoś się rodzi, ale w obrębie tej samej rodziny, tak? No, muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie w 100% po prostu z tą teorią, z jedną i z drugą. A więc po pierwsze tak, że osoba zmarła rzeczywiście może pociągnąć do grobu drugą osobę. I jeszcze panuje te, taki po prostu jakby tutaj, tak, taki przesąd w Polsce, nie powiem, że zabobon bo on bardzo często jest, rzeczywiście się realizuje, który mówi o tym właśnie, że jak bliska osoba przeleży przez niedzielę, tak, w kostnicy i zostanie pochowana dopiero w następnym tygodniu, to pociągnie kogoś bliskiego z rodziny, czyli na przykład, dajmy na to po prostu, kto jest zmarł w piątek, w czwartek, a przeleży w kostnicy w niedzielę, a później pogrzeb na przykład będzie w następnym tygodniu, we wtorek, czy w środę, no to po prostu ta osoba Prędzej czy później pociągnie bliską osobę z rodziny. No, natomiast tutaj Jasnowicz-Zackowski właśnie powiedział o tym, że można zauważyć to, że jak ktoś się praktycznie tutaj ktoś umiera, to wkrótce ktoś potem się rodzi, tak, rodzi się dziecko w danej rodzinie muszę powiedzieć, że to bardzo często też zauważyłem, tak? Chociaż no nie śledzę tak pod tym kątem, że jak ktoś się urodził, to zaraz pytam się, a kto mógł zmarł w jakiejś rodzinie, ale rzeczywiście, jak się słyszy różne rodzaju opowieści, tak i też po prostu patrzy się po rodzinie, to na nawet po sąsiadach nawet zauważyłem to, to rzeczywiście jest taka sytuacja, że jak się jak ktoś umiera, to w krótkim czasie później potem rodzi się dziecko, tak? No albo, albo to odwrotnie może być, tak? Dziecko się rodzi, a ktoś na przykład w niedługim czasie umiera. Yy, niedługim czasie umiera. No, można by było to tak tłumaczyć, tak? Mitycznie, że jedno życie się kończy, zaczyna się drugie życie, albo że ta osoba przychodzi we wcieleniu, ale innego człowieka, innego życia. Natomiast, no, niewątpliwie tak poniekąd jest, tak? Tak po prostu poniekąd jest. Nawet to niektórzy czasami odnoszą do sytuacji, że na przykład jak kobieta poroni dziecko, to mimo wszystko stara się o następne dziecko, tak? Są takie przypadki, przedstawiano kiedyś tutaj, słyszałem o takich przypadkach, że kobieta pięć razy poroniła dziecko i mimo tego dalej starała się i za szóstym razem urodziła dziecko zdrowe i ta kobieta żyje, to dziecko żyje, tak? Czyli mogłoby się wydawać, że ona powinna po prostu poddać się, tak? Za trzecim, czwartym razem, a ona praktycznie nie poddała się i teraz. Rzeczywiście za szóstym razem to dziecko się urodziło, żyje, funkcjonuje. Tak można powiedzieć, że to jest właśnie poniekąd wcielenie tych poprzednich, po prostu śmierci tych poprzednich dzieci, tak? Oczywiście w sposób taki mityczny, metaforyczny, tak? Bo to nie musi być dokładnie tutaj śmierć dziecka, żeby się narodziło dziecko, tylko śmierć w ogóle kogoś z bliskich, z bliskich krewnych. Natomiast tak, tutaj Jasnowic mówi o tym, że zmarli mogą pociągnąć do siebie bliskich. Ja powiem w ten sposób, jaka tutaj to jest teoria. Teoria może być bardzo prosta: mianowicie, jeżeli zmarłej osobie, czy duszy osoby zmarłej jest dobrze już tam, w tamtym świecie, to tak naprawdę chce ją ściągnąć, bo po prostu brakuje tej duszy bliskiej osoby na ziemi. To można bardzo często zauważyć w przypadku marzeń, takich kochających się, tak którzy mają staż małżeński po 30-40 lat że bardzo często jest tak, że jeżeli kobieta albo też mąż umiera w tym małżeństwie, to zaraz praktycznie w przeciągu dwóch, trzech lat umiera drugi małżonek. Tak, umiera praktycznie drugi małżonek. To też można zobaczyć, jak się spaceruje po cmentarzu. Znaczy, nikt nie spaceruje specjalnie, żeby czytać nagrobki, tak? Ale jak ktoś przechodzi po prostu na cmentarzu i patrzy na, na tutaj, tak, każdy z nas przecież przechodzi po, po cmentarzu, patrzy na nagrobki, to rzeczywiście bardzo często można zobaczyć, że jakieś małżeństwo było, tak? No i praktycznie tutaj jedno po drugim zmarło w odstępie dwóch czy trzech lat. Dwóch praktycznie czy trzech lat. Czyli jakby to było w ten sposób, że tutaj ta dusza osoby zmarłej brakuje jej tutaj tej osoby za życia i chce ją po prostu pociągnąć, albo tam się jej dobrze żyje, funkcjonuje i chce pociągnąć tą duszę rzeczywiście do tamtego świata. Znaczy najbardziej przerażający jest ta, jakby ta wizja tego, że ta osoba, która przeleży przez tą niedzielę, pociągnie kolejną osobę w, praktycznie do, do grobu. To, to jest po prostu przerażająca tak naprawdę wizja, teoria. Ja spotkałem się w swoim życiu z takim przypadkiem, to nie było w mojej rodzinie, natomiast była taki przypadek, że w ciągu półrocza, Pół roku, sześciu miesięcy, zmarły praktycznie trzy osoby z tego samego domu. Zmarła babcia, potem zmarł jej syn, oraz jej, tutaj tego syna, zmarła żona tak, zmarła po prostu żona także tutaj spotkają się z tego typu sytuacją, no to tutaj to jest przerażająca sytuacja, praktycznie trzy pogrzeby w przeciągu pół roku, a tam jeszcze były wnuki i tak dalej, dom wielopokoleniowy praktycznie, no, no przerażająca sprawa, natomiast rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, tak, taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi właśnie o tutaj tą sytuację i tutaj Jasnowiec Jackowski mówi, tak, że zmarli rzeczywiście mogą pociągnąć za sobą tutaj osobę właśnie która żyje. No najczęściej jest to osoba która jest związana tak blisko, związana to nie jest nie, sprawa taka, że pociąga po prostu osobę obcą, tak? Nie wiem, jakiś wróg e, umiera po prostu i komuś życzył źle na za życia i wtedy on po prostu pociągnie tą osobę, to raczej jest mało prawdopodobne. Taki scenariusz jest raczej mało prawdopodobny, tak? Natomiast rzeczywiście, no u nas jeśli chodzi o te przesądy, to są różne przesądy tak z osobami zmarłymi na przykład, że tam e, e, jeśli chodzi o tą osobę zmarłą, to że ta osoba zmarła nie powinna się przejrzeć w lusterku, że nie powinno być lusterka na pogrzebie, tak, że tutaj ta osoba na przykład zmarła, powinna być w, w, praktycznie powinna nastąpić ostatnie pożegnanie, ta trumna powinna być otwarta, tak w połowie nastąp powinno nastąpić ostatnie pożegnanie. A kto się nie pożegna, ten będzie po prostu temu nie będzie szczęściło się praktycznie przez życie, tak? Także różnego rodzaju są tutaj tak u nas przesądy dotyczące właśnie, dotyczące osoby zmarłej, pogrzebu, tak, całej tej po prostu sytuacji. Kiedyś przecież bardzo mocno krytykowano jakby spopielenie, tak, kremację. Uważano, że to jest swego rodzaju właśnie bezczeszczenie, tak, jakby kwestii pogrzebu, że jedyny i prawdziwy, właściwy po prostu pogrzeb to tylko jest trumną tak, no ale nie zawsze on może być możliwy, tak, no różne są wypadki tak naprawdę, na przykład komunikacyjne i tak dalej. Nie zawsze to jest praktycznie możliwe, no, ale takie były przesądy, oczywiście to też się zmienia, nie zawsze tak jest, ale niektórzy do dzisiaj po prostu uważają, że prawdziwy pogrzeb to jest wtedy, kiedy jest trumna, tak? No ale piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat sądzicie. Troszeczkę to jest przerażające, tak, no bo jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że jakaś osoba zmarła, bliska i ona przejeżdżała przez niedzielę, a co nie musi być po prostu spowodowane tym, że to celowo było, tak, no bo może być różnego rodzaju mogą być przypadki, na przykład święto czy jakieś inne sytuacje, i ona teraz ma po prostu pociągnąć kolejną osobę z rodziny, tak? To jest takie po prostu, jak ten. Rosyjski, rosyjska ruletka z tym rewolwerem, tak, gdzie się wkłada praktycznie ten jeden nabój i przytyka się do głowy i odpala się po prostu i nigdy nie wiesz, czy to na ciebie wpadnie, czy na, na inną osobę, tak. Także tutaj przerażająca ta jakby ta wizja. Natomiast tu z jaskowski i tutaj warto powiedzieć, że z jaskowski to mówi na podstawie swoich doświadczeń, a więc kontaktu z duszami osób zmarłych, tak? Z duszami praktycznie osób zmarłych, z którymi się praktycznie kontaktuje, tak? Tak to właśnie wygląda. No czasami są takie przypadki, że rzeczywiście dosyć zastanawiające, na przykład, że tutaj mąż zmarł, tak? A później żona w krótkim czasie zmarła w wypadku samochodowym, chociaż nigdy nie miała problemów, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, Miała 20 lat prawo jazdy, nigdy nie miała wypadku, a nagle na przykład zjechała na przeciwległy pas ruchu, nic się nie stało, była zdrowa i tak dalej. To są dziwne zdarzenia, które praktycznie nikt by sobie nie zdawał sprawy, tak? Albo tutaj mąż zmarł, to, to też może być oczywiście w drugą stronę, tak? Mąż zmarł, a kobieta zawsze się po prostu dobrze prowadziła, nie paliła, nie piła, biegała i tak dalej, nagle zmarła, po prostu miała jakiegoś tętniaka i tak dalej. tak, Dziwna sytuacja, że kobieta, która jest zdrowa, stosunkowo młoda, około 40-letnia, 40 tak, nagle umiera z dnia na dzień, a na przykład kilka miesięcy wcześniej po prostu zmarł jej mąż. Tak więc wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te przesądy właśnie dotyczące osób tutaj zmarłych, tak, jeśli chodzi o właśnie osoby zmarłe. Także zmarli mogą ściągnąć do siebie bliskich, tak, mogą ściągnąć do siebie bliskich. Pytanie to jest takie, czy to jest tak naprawdę troska o te osoby bliskie, czy to jest egoizm ze strony duszy osoby zmarłej, która chce po prostu być w otoczeniu innej osoby, tak, która chce być w otoczeniu faktycznie innej osoby, innej bliskiej osoby. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, czy mieliście takie doświadczenie, być może w swojej rodzinie, wśród swoich znajomych, bliskich, krewnych. Jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.